Zadanie dotyczące obliczenia obwodów prądu stałego. Ciąg dalszy. Oblicz koszt pobranej energii elektrycznej przez przedstawiony układ, jeżeli wiadomo, że konduktancje wynosiły G1 równa się 1/100 Siemensa, G2 równa się 25/10 Siemensa, G3 równa się 0,02 Siemensa oraz G4 równa się 125/100 Siemensa. Czas pracy urządzenia T równa się 1000 sekund, a natężenie prądu I równa się 10 A. Koszt 1 kWh prądu elektrycznego wynosi 30 groszy. No i tutaj właśnie mamy ten układ w naszym zadaniu. Tu jest schemat. To są takie dwie części tego układu połączone szeregowo, ale każda z nich zawiera dwa rezystory o konduktancjach G1, G2 i G3 oraz G4 połączonych. Te rezystory są tutaj połączone z kolei równolegle. Tu mamy zaciski MN, poszczególne węzły. No i jeszcze raz tutaj dane, jakie mamy w zadaniu, to są powtórzenie tych wartości, które już były podane w treści zadania. No i teraz rysujemy schematy zastępcze. G5 zastępuje G1 oraz G2 połączone równolegle te rezystory oraz G6 zastępuje G3 i G4, te konduktancje tych dwóch rezystorów też połączone równolegle w tej drugiej części. No tutaj na przypomnienie. Ta część tutaj to jest G5, a ta część na tym schemacie pierwotnym to tutaj jest jako G6. No i jeszcze jeden schemat zastępczy G7 zastępujący z kolei te dwa rezystory o tych konduktancjach G5 i G6 połączonych szeregowo. I teraz kolejno obliczamy rezystant dla tych rezystorów połączonych równolegle, gdzie mamy tutaj konduktancje te, odpowiednio G5 i G6 zastępcze, więc obliczamy te konduktancje tutaj zastępcze. W przypadku G5 to jest układ równoległy, więc przy układzie równoległym jako sumę się oblicza konduktancji w poszczególnych gałęziach. No te wartości znamy, podstawiamy jej, taki otrzymujemy wynik. Analogicznie w drugiej części również to są rezystory połączone równolegle, a więc ich konduktancje też oblicza się jako sumę konduktancji tych rezystorów. Te wartości znamy, podane są w zadaniu, podstawiamy je i obliczamy konduktancję zastępczą G6. No jeszcze mam do obliczenia konduktancji G7, ale że to już jest, ona zastępuje G5 i G6, ale to są już rezystory o takich konduktancjach właśnie G5 i G6, ale połączone szeregowo, więc konduktancję zastępczą obliczamy jako iloraz ich iloczynu przez ich sumę tych konduktancji. No te wartości już wszystkie znamy, więc podstawiamy je i zwykłe działania rachunkowe tutaj w konsekwencji dają nam taki wynik tej konduktancji zastępczej. Teraz obliczamy ilość energii elektrycznej pobranej przez układ. Ta praca wykonana przez prąd elektryczny równa tej energii. To są różne wzory na obliczanie tych wartości. Tutaj jest akurat tego wzoru prąd do kwadratu, czyli natężenie prądu do kwadratu. Tu mamy rezystancję zastępczą dla całego układu i czas. Ale rezystancja to jest odwrotnością konduktancji, a konduktancję już obliczyliśmy. Czyli można tutaj też napisać, że zamiast tego R, tej rezystancji, to jako odwrotność konduktancji, oczywiście zastępczej dla całego tego układu, czyli u nas to wynosi G7.
No, można również napisać, że to jest i kwadrat z 1 przez g7. I podstawiamy te wartości, bo już je wszystkie znamy i po wyliczeniu tych działań otrzymujemy taką właśnie wartość 12 658 227,85. To jest energia, oczywiście, w joulach. Teraz obliczamy koszt zużytej energii. Układamy proporcje. Wiemy, że 30 groszy, a to kosztuje 1 kW, jak to się mówi popularnie, tej energii. Faktycznie 1 kWh, ale to jest dość takie tutaj niewygodne w tym zapisie, więc kWh zamieniamy na joule. Kilo oznacza 1000, watt to jest joule na sekundę. I tutaj zamiast godzin piszemy 3600 sekund i po wyliczeniu 1000 razy 3600 otrzymujemy, a tutaj na dane 3 600 000. A to jest właśnie to, co przed chwilą mówiłem. Waty i sekundy mnożone. Ale wat to jest joule na sekundę, więc konsekwentnie otrzymujemy w joulach tą energię. Więc ta proporcja 30 groszy to kosztuje tutaj 3 600 000. Juli, ty, 30 groszy otrzymujemy taką energię. Czyli ta energia to właśnie kosztuje 30 groszy. W ten sposób. To jest relacja. Więc możemy tutaj obliczyć już tą szukaną, no w tym przypadku w groszach, wielkość, bo wiemy, że zużyliśmy ponad 12 milionów tych dżuli, no więc proporcja to jest x, czyli 30 razy na krzyż, w ten sposób, jak to się popularnie zazwyczaj mówi przy tego typu działaniach, obliczamy, czyli mnożymy na krzyż 30 razy tą wartość 12 milionów. No ponad 12 milionów ta cała wielkość i dzielimy przez 3 600 000. Po wyliczeniu tych działań otrzymujemy o przybliżeniu, to jest 105,49 groszy, czyli zaokrąglając do części dziesiątych mamy. Koszt tej energii wyniósł 105,5 grosza. A co tutaj?